Cześć wszystkim, to jest pierwszym vlogu na moim kanale. Dzisiaj będzie vlog z krakowskich targów książki. Ja już jestem po targach, więc tutaj troszeczkę się przenoszę w czasie, ale po prostu nie nagrałam żadnego wstępu. Znaczy nagrałam, ale po prostu on jest na tyle chaotyczny, że nie chciałabym go wyrzucać. Także co? Pokażę Wam książki, które będę czytała w tym vlogu, a później już Was zapraszam na przebitki właśnie z targów. Jeśli chodzi o tego vloga, będę czytała trzy książki. Nie wiem, czy wszystkie trzy skończę, jedną na pewno chcę. I właśnie jest to Długo i Szczęśliwie autorstwa Alison Cochran? I don't know. W każdym razie tutaj jestem już na 280 stronie. Zostało mi tyle, więc na pewno będę chciała to skończyć, bo mam ją do recenzji. Dalej będę czytała It Starts With Us, które kupiłam na targach, więc tutaj naprawdę, no, przenoszenie w czasie, ale jestem na stronie 120. Średnio mi się podoba, ja też jestem fanką It Ends With Us, więc no nie dziwię się, ale po prostu... No, później się rozgadam, teraz zrobimy wstęp, kochani, szybko. I druga część, The Inheritance Games, czyli zabójcza gra, błyskotliwa zagadka, zawrotna stawka, dziedzictwo Haywardów. Też nie wiem, jak to się wymawia. W każdym razie jestem na 90 stronie. Ekspresowo się to czyta, bardzo mi się podoba. To tyle, co chciałam powiedzieć. Właśnie nagrywam przed chwilą wrap-up październikowy, który chyba już jest na kanale. I tyle. I zapraszam Was do przebitek z Krakowa. Dobra, kochani, po kilku komplikacjach jesteśmy, no to idziemy już. Po komplikacjach, bo ponad jak powiem, wszystko poszło gładko, smooth. Idziemy teraz już na targi, także jazda. Odebrałyśmy plakietki i lecimy. Powiedzieć dziewczęta, Nadia tu jest cały czas, bo mi się wpycha, bo chcę zasięgi. No ja chciałam powiedzieć, że Was kocham wszystkich bardzo mocno. Ja jesteście super. Teraz ja mówię. Dobrze, nie, ja tutaj kocham, tak? I kocham Was też bardzo, wszystkich mocno i jesteście super. I oglądacie tego vloga i w ogóle i mam nadzieję, że byliście na targach, a jak nie, to będziecie następne, bo jest świetna atmosfera, super vibe. Dokładnie. Czekamy teraz na naszych przyjaciół, którzy przyjadą właśnie zaraz pociągiem. Odbierzemy ich, lecimy na ramen prawdopodobnie. Andrew Slay. Jestem zmęczony. Ja też. Nogi padam. Bolą, kręgosłup boli, życie boli, życie mnie mnie. Dobra. Co to są? Ebusowe przybitka, jak nie. Albo nie. Hi guys, dzisiaj jest pierwszy, właściwie no już koniec pierwszego dnia targów książki. Jest 22.24 i reszta poszła na miasto. Ja z nimi nie poszłam, bo po prostu jakoś tak mam blokadę wewnętrzną i czuję się bardzo zmęczona po dzisiejszym dniu. Przepychanie się między wszystkimi ludźmi, no jest dość męczące, jeśli tak chodzi parę godzin bez w ogóle jedzenia niczego, więc no było ciężko dzisiaj przetrwać ten dzień. Ale było super. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy do mnie podeszli, bo mi bardzo miło w ogóle, że ktoś w ogóle mnie kojarzył. To było super, naprawdę. Pozdrawiam Was wszystkich z tego miejsca. I przyszłam Wam pokazać, co kupiłam, żebyśmy to mieli jakby w jednym klipie. Zacznijmy od torby, którą bardzo długo chciałam i to jest torba z lalką. Z nadwyraz.com. 50 zł kosztowała. Normalnie one kosztują 65, ale była promocja, więc uznałam, że kupię ją teraz, bo i tak za wysyłkę bym pewnie zapłaciła tam kilka złotych, a bardzo mi się ta torba podoba. Ja już chciałam taką koszulkę, ale zdecydowałam się na torbę, bo po pierwsze była tańsza, a po drugie uznam, że może będę po prostu więcej jej użytkowała, a jest bardzo porządnie wykonana. Ma takie grube ramionczka, co ja też bardzo lubię, bo one się tak szybko nie wyginają jakby, bo gdy są takie cieńsze ramionczka, to one się tak szybko rolują i później ramię boli, jak się długo nosi. A ta jest taka w miarę porządna. Bardzo mi się ten... nadruk podoba, to jest jedna z moich ulubionych lektur, w ogóle lalka. Uwielbiam po prostu tą grafikę. Jest świetna, jest przepiękna. Dalej druga torba. Drugą torbą jest torba z Younga. Ja zawsze kupuję torby z Younga, to jakby nie jest dla nikogo zdziwienie. I to jest torba z napisem I have no shelf control. I to jest w 100% opisująca moje życie, więc no po prostu nie mogłam jej zabrać. I ta kosztowała 3 dyszki, więc też spoko. Dobra, kolejna torba to jest torba z... po prostu targów, sorry, że to jest takie pominięte, ale po prostu miałam to w siatce. Są 25. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie i właśnie jest taka grafika w tym roku z mistrzem właśnie słowackim. Także sobie kupiłam też za 2 dyszki na pamiątkę, żeby po prostu mieć. Ja mam obsesję na punkcie torby. Don't judge me guys, don't judge me. I dalej mamy 4 książki. Pierwsze to są Wrony Petry Dworakowej. Ja wprawdzie mam ze sobą nawet miękkie wydanie, ale jutro jest Petra w Polsce, no i to twarde wydanie mnie skusiło, więc uznałam, że kupię i
Ja po prostu będę miała, bo to jest bardzo dobra książka. O, tu jeszcze Wam pokażę, bo wziąłem sobie naklejki i są z właśnie Słowackim i z Mickiewiczem. Jest tym Mickiewicz i tym Słowacki, bardzo fajnym. Oczywiście z tym Team Słowackim musicie dać znać, jakim teamie Wy jesteście. I były też takie super pieczątki, żeby sobie można było podbić w książce, więc ja sobie podbiłam na pamiątkę. No i jutro będę stała w kolejce właśnie do Petry. I mam trzy książki tutaj, więc już Wam je pokazuję. Pierwsza to jest Pasujemy do siebie Emmy Lord. To jest autorka Tweet Cute, które wyszło niedawno. Miało premierę, nie wiem kiedy to było, w czerwcu? W lipcu? W lipcu chyba. Ja recenzowałam, średnio mi się podobało, więc nie brałam tej książki do recenzji, ale teraz Oliwka Literacka Dusza, która ma dnią patronat, mnie namówiła. Ma przepiękną okładkę, jest przepięknie wydana, ma jeszcze śliczną wklejkę, więc no kupiłam sobie, uznałam, że na pamiątkę też mi się tu wpisały patronki właśnie. Nie wszystkie, bo wpisała mi się Zosia, właśnie Kinia i Oliwka. Jeszcze muszę złapać Zuzę, żeby mi się też tu wpisała. Drugą książką jest książka z polecenia Zuzę, książkowana nikogo, to nie dziwi, największa fanka, czyli ja. I to jest Legenda Marii Lu. Jestem jej bardzo ciekawa, jest dość cienka. Też jej nie brałam do recenzji, bo przeczytałam ten opis i do końca mnie nie przekonał. Ale uznałam, że była w dobrej cenie, bo 25 zł, a teraz to nie jest jakaś super wygórowana cena, więc sobie zabrałam. I ostatnia książka, do której za bardzo wolałabym się nie przyznawać, że ją kupiłam, no ale kupiłam, więc Wam ją pokażę. I to jest It Started With Us, Colleen Hoover. To jest druga część, w sensie, nie wiem, czy to jest... To jest jakby druga część It Ends With Us, czyli bestseller światowy, myślę, że większość tutaj kojarzy ludzi. Nie wiem do końca... Tutaj jaka jest fabuła? Czy tu jest jakby kontynuacja tej historii, którą dostaliśmy? Czy tu mamy jakieś smaczki z tej pierwszej historii? Nie wiem. Dobra, już wiem. Zaczyna się wtedy, kiedy po epilogu It Ends With Us. No wiecie co, tu jest polecajka autorki After, więc no ja nie mam jakichś wysokich oczekiwań. Ale uznałam, że nawet dla śmiechu sobie przeczytam. Jak wiecie, po prostu fanką Colleen nie jestem, no ale... Ale mam, zobaczymy, bo i tak będę chciała ją przeczytać, więc uznałam, że kupię sobie ją, bo czemu by nie. I tym sposobem przebrnęliśmy przez wszystko, co kupiłam dzisiaj. No może nie ma tego dużo, ale no jednak wydałam trochę tych pieniędzy. Jutro jeszcze na pewno będę coś kupowała, więc też Wam to pokażę. Chcesz pomachać? Ja się nie umiem malować ogólnie. Gdyby ktoś chciał mi dać lekcję malowania się, to jakby ja jestem chętna. Ja też nie umiem. Na vloga! Dzień dobry, witamy w przebitce na vloga! Dokładnie tak, dokładnie tak. Marta, możesz się przywitać. Hello! Hello! Do Was już z zakończeniem tego vloga. Udało mi się przeczytać długo i szczęśliwie, więc chwilkę Wam o niej opowiem. Później pokażę Wam jedną książkę, która dzisiaj do mnie przyszła i opowiem też trochę o It Started With Us, więc let's go. Jeśli chodzi o długo i szczęśliwie, poznajmy tutaj historię Charlie'ego i Deva. Charlie jest chłopakiem, który próbuje uratować swój wizerunek, biorąc udział w takim show telewizyjnym, w którym on jest jakby księciem i ma tam ileś dziewczyn do wyboru i mają stworzyć parę. Taki może trochę Hotel Paradise, no nie Hotel Paradise. Nie, no wiecie o co chodzi w każdym razie. Takie show telewizyjne. I poznajemy też Deva, który zakończył właśnie wieloletni związek i pracuje przy produkcji tego programu, razem zresztą z tym swoim byłym chłopakiem. No i tak się akcja toczy, że wiadomo, że oni zaczynają coś do siebie czuć i nie wszystko idzie po ich myśli. Co na plus mi się podobało w tej książce, to pokazanie, jak czasami te show telewizyjne są... Znaczy my to wszyscy... Jezus. Podobało mi się to pokazanie tego, jak show telewizyjne są tak naprawdę nakręcane, takie dramy różne. Fajnie to było pokazane, bo to były takie przebitki jakby scenariusza, jak to jest tak naprawdę z góry zaplanowane, coś tam ma dziać i że nakręca się po prostu celowo takie różne dramaty i tak dalej. Fajna też była relacja między chłopakami, nie była taka nachalna, ale z drugiej strony mnie jakoś po prostu nie chwyciła ta książka za serce w ogóle. Tutaj piszesz dla fanów Red, White, Royal Blue i ja się pod tym w 100% podpisuję. Uważam, że jeśli szukacie czegoś podobnego, to ta książka będzie w ogóle super. Ale ja mam wrażenie, że przez ten rok jakoś mi się troszeczkę zmieniło i już trochę mi się odechciało czytać takich książek, które są właśnie bardzo schematyczne. Żebyście nie pomyśleli, że ja po prostu źle mówię o tej książce, bo tak nie jest, ale po prostu to nie była moja książka.
po prostu miałam za wysokie oczekiwania, które nie zostały do końca spełnione, dlatego tutaj się minęliśmy. Ale generalnie, jeśli właśnie lubicie Red White and Royal Blue, to będzie idealne. Właśnie idealna książka dla Was. I obiecałam, że jeszcze pokażę, co do mnie przyszło. Jest to Dotknij mnie Teher Mafi, czyli autorka Gówki Smagiej Wielkiej Radości oraz Gdyby ocen nosił Twoje imię. I właśnie to jest dawny dotyk Julii. Teraz jest wznowienie, piękne, w twardej wydanie. Dotknij mnie. Dziękuję bardzo wydawnictwu Nidia za egzemplarz. Jest bardzo pięknie wydana, jestem jej niesamowicie ciekawa, bo moja Porcia tu ma patronat Madeleine Booglover. Jestem niesamowicie dumna i po prostu, no już nie mogę czekać, aż powiem czytać. Mam nadzieję, że mi się spodoba, bo kiedyś miałam podejście do tej książki i średnio mi się podobało, ale no mam wysokie oczekiwania, więc mam nadzieję, że zostałam spełniona. I jeszcze co It Started With Us, to jestem na 250 stronie, ale o tej książce, tak jak Wam mówiłam, opowiem Wam w następnym vlogu, bo chyba trochę się rozgadam, a nie mam teraz ochoty tego tutaj robić, bo nie chcę, żeby ludzie mnie już znielubili po pierwsze. Zostawię swoją opinię na razie dla siebie. Patrzcie, jaka piękna to jest okładka z Anią, właśnie z Agnieszką i z Karą. So pretty. I love it! I to już by było wszystko na dzisiaj. Dajcie mi znać, co mogę poprawić, co Wam się nie podobało, co Wam się podobało. Czekam na Wasz feedback i bardzo proszę, napiszcie mi coś albo tutaj, albo na Instagramie. Także tyle chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że dobrze Wam się oglądało tego vloga, bo mi się go bardzo dobrze montowało. I co? I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!